Siema, siema, witam w Battlefroncie dwójce i zaczynamy bardzo mocnym akcentem. Jak widzicie, mamy modyfikację Ahsoki. Tak, jeśli ktoś widział Wojny Klonów albo Rebeliantów, no to dobrze wie, jaka to postać. I uwaga, uwaga, łapa w górę, bo wiadomo, możecie przesyłać dalej. Ale tak, mamy dwie wersje Ahsoki. Pierwsza będzie właśnie z Wojen Klonów, a druga będzie z Rebeliantów. Bo jak wiecie, one się różnią. W Wojnach Klonów miała zielony miecz, a w Rebeliantach miała biały. W Rebeliantach wyglądała właśnie w taki sposób. Znaczy troszkę inaczej właśnie, tylko miała biały miecz. Ale na początek leci wersja z Wojen Klonów. Żebym nic nie pomylił, chyba tak to jest. Więc cóż, zaczynamy. I zobaczcie, ona wygląda w ten sposób. Zielony miecz i trzymanie, jak widzicie, tą stroną, którą trzymała Ahsoka. Tylko oczywiście nie mamy dwóch mieczy, bo w Battlefroncie jeszcze nie ma czegoś takiego. Ale zobaczcie, jak odbija pociski, nie? Mega. I te ataki naprawdę świetne. Ten modzik jest znakomity, moim zdaniem. Zmienić uchwyt, to już jest coś. I oczywiście mamy umiejętności dostosowane pod Ahsokę. Zamienia ona oczywiście Rey, ale umiejętności nie są wszystkie przypisane takie, jak miała Rey. Więc tak, tutaj mamy taką szarżę, jak miał Luke. Tutaj mamy odepchnięcie, tylko troszkę słabsze, można powiedzieć. No, podobne, ale chyba troszkę słabsze jest. I jeszcze mamy wejrzenie. To jest od Rey. Ale naprawdę miecz tworzony jest świetnie. Tworzony jest świetnie. Pokażę wam jeszcze wersję z Rebeliantów, z białym mieczem, bo to też piękne. Ale to mi się podoba. Szkoda, że nie ma właśnie podwójnego jeszcze ostrza. Ale znaczy dwóch mieczy, nie? Dużo Dark Soulsów. Fajne umiejętności. Tutaj już moderzy dostosowują z tego, co mamy do danej postaci, nie? Wygląda świetnie, naprawdę. Naprawdę miazga. Co o tym myślicie? Oglądaliście te seriale? Ja oglądałem troszkę. Nie powiem, żebym jakoś dużo tego oglądał. Ale w temacie wiem, co się dzieje, chociaż Rebeliantów już teraz mało. Teraz to już praktycznie wcale, ale wiem mniej więcej, o co chodzi. Szczerze wolę filmy, ale jak ktoś ogląda, to naprawdę myślę, że postać powinien polubić. Dobra, gramy do pierwszej śmierci. To za chwilę nastąpi. I Ahsoka ginie. Dobra, to teraz przejdziemy sobie do wersji właśnie z Rebeliantów. Trzeba jeszcze raz wgrać moda i ona też będzie tutaj zamiast Rey. No i jesteśmy. Znowu wybieramy Rey, ale zobaczcie, już Ahsoka wygląda inaczej. I ma strój właśnie z Rebeliantów. I biały miecz. Biały miecz wygląda epicko. Nie ma tego trzymania właśnie. Ale biały mieczek naprawdę spoko wygląda. Mi się podoba. Zobaczcie, tutaj go nie widać nawet. O, teraz. Odbija się świetnie. Niestety nie mam tu emotek. Ale wygląda mega. A właśnie. I mamy inne umiejętności. Jest tak. Duszenie. Duszenie Vadera. Tylko troszkę można powiedzieć, że lżejsze. Mamy to odrzucenie Luke'a Skywalkera. I mamy szarżę Rey. Ciekawe, co? Bardzo ciekawe.
Modziki naprawdę coraz lepsze. Jutro będą kolejne. Zobaczycie, co jutro będą za jaja. Naprawdę beka. Super, Asokę by mogli dodać i takie dwa skiny, zobaczcie, już byśmy mieli. Masakra. Moderzy niestety wyprzedzają DICE i EA, ale myślę, że się doczekamy tego wszystkiego, co tu prezentuje. Trochę by było głupio, nie? Duszenie bekowe. O, fajnie się tym gra. Oczywiście nie możecie grać tym na multiplayer, bo to są podmienione umiejętności. Zdecydowanie są to cheaty, więc nie można taką postacią grać. Pamiętajcie. No i szkoda, że nie ma podwójnego miecza. Ale myślę, że jak dodadzą Greavesa, no to wtedy coś tam się może zmienić. Ale slow-mo. Serio? To myślę, że fani rebeliantów będą zachwyceni. No, tylko na arcade'zie można takie coś pokazać, ale jakby był po prostu reskin bez jakiejś tam modyfikacji umiejętności, to spoko. Ale jeśli mamy takie zmiany, czy jak w Duku, czy Qui-Gon Jinnie, no to niestety. Niestety. Także pamiętajcie, żeby nie było jakiejś lipy. Ale myślę, że to nawet się nie włączy, to. Też nie wiem, nie próbowałem i też nie próbujcie. Ale modzik świetny, co o tym myślicie? Coraz lepiej, nie? Ta zmiana umiejętności naprawdę... To mnie zdziwiło ostatnio. Że łączą tak, jakby wyglądała potencjalnie postać. Fajnie. No więc cóż, dzisiaj krótki odcinek, ale myślę, że treściwy. Asoka w wersji rebeliantów i wojny klonów. Dzięki za oglądanie, widzimy się jutro w kolejnych modyfikacjach. Nie będę tu nic spoilował, nie będę klikał. Łapa, jeśli się podobało, i niech moc będzie z wami.